Mam tylko dwie borówki, tak troszeczkę posadziłem z ciekawości. No w tamtym roku miałem kilka owoców. Mówię wam, z krzaka to te parę to była bezcenna wartość. No i w tym roku zacząłem się martwić, ale ostatnio przyszedł taki deszcz. Popaduje tak z tydzień czasu. No i przychodzę, patrzę, a tu taki ładny pęd urósł. Zobaczcie, to jest tegoroczny. Tutaj było ziele, wyrwałem. No i teraz dość mokro ma ta borówka. Tutaj ma kolejny taki, o ten zielony, o ten. O, do góry. Tu kolejny. Także przyrosty ma. Także myślę, że na przyszły rok będę miał borówki. W tym roku już na pewno nie będzie, bo to już jest za późno. Mamy 15 czerwiec. No mam drugi krzak. Tutaj w koło było zrobione tak, że kupiona ziemia specjalnie dla borówek i wyjęty z doniczki i posadzona. No tutaj druga. Zobaczcie, już ma takie ładne listy. Taki ładny przyrost. Ten jest przyrost dość długi. To już ma około 30 cm. Tu kolejne takie krótkie, zielone, ładne przyrosty. Tutaj kolejny pęd od dołu idzie. Także on na przyszły rok pewnie jakieś owoce mi wyda. Będę musiał w tym roku poprzycinać te suche końcówki. O, tu kolejny pęd. No także ładne krzaki. Tamten miał parę borówek i ten. No ja nigdy nie miałem borówek. Pierwszy raz w życiu. Wiecie, że mam dużo malin. No maliny to na pewno będę miał już teraz, bo tydzień czasu popadało i teraz będę już je podlewał. Bo była prawie miesięczna szusza. Człowiek tak czekał, patrzył na deszcz. No i także deszcz pomógł i tej jednej borówce i drugiej. No ta to, aż powiem, mnie tak miło zaskoczyła. Podlewałem, no ale nie tak dużo. Teraz będę po pół wiadra co drugi dzień podlewał, bo pewnie będzie sucho. No i żeby rosła. Pewnie już się już tam, bo ona w tamtym roku była posadzona. Także ta i tamta. Trzeba tu trawę wykosić w koło, bo tutaj była wykoszona 2 tygodnie temu, ale zobaczcie, rośnie jak na drożdże. Tutaj to będzie zostawione, bo to będzie traktorem wykoszone. No ale w koło borówek tu zaznaczyłem mu, dokąd można kosić, żeby nie wjechał mi w borówki. No także na przyszły rok będą boróweczki. Jak będzie pogoda i będzie wszystko ładnie urośnie. Ziele tutaj bardzo nie rośnie, to trochę trawa, ale powyrywam tu jeszcze w koło więcej. I myślałem, że moja borówka, tak jak to patrząc na te liście, że takie malutkie będą. Ale teraz widzę po tych, że są liście takie jak potrzeba. Tak jak powinno być przy borówce. Tutaj kawałek suchego, tu suchego. No trzeba będzie to wszystko popielęgnować. Także trzeba być optymistą, a coś się na pewno urodzi. Dziękuję.